Cześć, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale 31058 Creator, czyli kolejna z alternatyw naszego Dinusia, który okazał się całkiem fajnym zestawikiem. No a dzisiaj trafia nam się taka tutaj alternatywa, czyli wegański dinozaur, wegański, ponieważ z mojej wiedzy wynika, że on jadł tylko i wyłącznie zieleninę, był on roślinożercą, nie mięsożercą, tak? Także taka nam się dzisiaj kopia trafiła. Nie powiem, całkiem fajny, całkiem zgrabny dinozaur, trochę podobny do tej poprzedniej alternatywy, jeżeli chodzi o rozwiązanie łapowe. Mianowicie dwa tylnie ma na tym kulkowym, prawda, zawiasie, czyli spokojnie możemy sobie nim machać w każdą możliwą jedną stronę. Natomiast przednie posuwają nam się tylko i wyłącznie do przodu, bo nawet do tyłu nie, no bo tu nam już, prawda, to blokuje. Nie może to ruszać się do tyłu, ani na boki, minimalnie na boki. Troszkę, jedyny minusik jest taki, że no, widzicie, on te łapy ma, widzicie jak rozstawione? W sensie nie można nic stać pewnie. Ale nic się nie dzieje, bo i tak nie ma studów i tak go nie przytwierdzimy do podłoża, więc no, no harm done, jak to mówią Amerykanie. Całkiem ciekawy tutaj jego pysk jest. Ciekawy rozmiar ten róg, wygląda naprawdę imponująco. Te dwa tym bardziej, mimo tego, że jest roślinożercą, tutaj te wszystkie elementy groźne sprawiały, że można się było go przestraszyć i bać się podejść. Oczka, jak w naszym pierwszym T-Rexie zrobione, bardzo fajne. Sam łeb porusza się, jak widzicie, góra, dół. Bez problemu nazywa się kulkowym. Przez tą tutaj dużą, nie wiem jak nazwać, tarczę wokół głowy, trochę pole manewru jest ograniczone. Niemniej, czy potrzebujemy jakoś bardzo? No nie, kręcić na tyle, ile potrzebujemy. Nie trzeba nam chyba niczego więcej do szczęścia, więc po co tutaj psioczyć. Całkiem fajnie, zgrabnie zrobiony tutaj korpus, jego cielsko, tutaj ładnie i ogon troszkę krótki, ale one takie były w realu, więc no, nie będziemy się go czepiać. Obydwa kulkowe, więc możemy sobie nim machać w te i, że tak powiem, z powrotem. Całkiem do góry też, całkiem fajne rozwiązanko. Dodatkowo, zamierzenie, nie zamierzenie. Takie są po prostu klocki. Tutaj jest super na górze. Możemy sobie postawić kipka, więc do jakiegoś mocka czy coś, nawet całego dinozaura wsadzamy i sprawdza się to, kurczę, super. Sami przyznacie, patrzcie jak to ładnie wygląda. Jeżeli teraz pytacie, czemu tu siedzi jakiś random, prawda, a nie legozaur, czyli mój hipek, to powiem wam, że to też jestem ja, tylko z mojego kanału Lego grał. Akurat taki hipek był pod ręką, więc go sobie wziąłem. Na mój kanał gamingowy w ogóle was serdecznie zapraszam. Na końcu będzie też odniesienie. Tam sobie pykamy w gierki Lego, ale nie tylko. Więc też was zapraszam, jeżeli chcecie więcej kontentu z mojego legozaurowego uniwersum, serdecznie was zapraszam. Niemniej my go zajmujemy, bo no, my tu o dinozaurze przyszliśmy pogadać. Nie, naprawdę bardzo fajna konstrukcja, kolejna pozytywna. Kurczę, szkoda, że to nie jest tańsze. Chciałoby się wtedy kupić, powiem wam szczerze, wszystkie trzy dinozaury i nawet cztery i mieć cztery dinozaury, bo można by z tego stworzyć fajny park jurajski, który zresztą aktualnie jest na czasie. Niemniej no, do takiego dinosa oczywiście nikt by nie dał tam katalogowo 7 dych, bo tyle jest ten zestaw, no, bez jaj jednak. No, także troszkę szkoda, ale no co zrobić, i tak te kreatory są stosunkowo tanie, bo gdyby to był dinozaur z uniwersum DC, cena już by była 150 zł, tak? Gdyby to był wróg Batmana na przykład. No, niemniej, tak jak jeszcze raz mówiłem, kolejna świetna pozycja, nie tylko do postawienia na półce, tak jak moja poprzednia pozycja, czyli pająk, ale również i no, zdecydowanie jak najbardziej do zabawy również, więc ja wam polecam też bawić się tą jakby konstrukcją, przy czym no oczywiście T-Rex był tak bezkonkurencyjny, że bez kitu tylko właściwie on ma prawo być ostateczną, finalną wersją i tak też będzie. Także tym się troszkę pobawimy, a później go sobie zburzymy, tak? I mam nadzieję, że nie będziecie mieli mi za złe. Wam dziękuję za kolejny wspólny odcinek, kolejne alternatywy na moim kanale. Widzimy się już wkrótce w kolejnych, chociażby takim jak ten pterodaktyl, czyli ostatnia alternatywa tego dinusiowego setu, ale alternatyw w ogóle będzie dużo i w ogóle no, 5 filmów kręcę średnio w tygodniu, więc mam nadzieję, że oglądacie przynajmniej 100% z nich. Dzięki, do zobaczenia wkrótce.